skłosza Redeco. www.redeco.pl. Gospodarze słabo zaczęli w pierwszych minutach, to Piast był zdecydowanie lepszy. Już w 120 sekundzie formę Mariana Kelemena sprawdził Radosław Murawski. Od drugiego kwadransa przewagę uzyskał Śląsk. Trzykrotnie na listę strzelców mógł się wpisać Sylwester Pateju, któremu za każdym razem świetnie dogrywał Marku Paiszał. W sobotę Portugalczyk nie za wszelką cenę starał się zdobyć bramkę. Gdy partnerzy byli lepiej ustawieni, dostawali podania. W ostatniej minucie pierwszej połowy jednak Paiszał trafił do siatki. Arbiter dopatrzył się spalonego i słusznie gola nie uznał. Początek drugiej połowy to powtórka z rozrywki. Znów dominował Piast. Dogodnych okazji w pierwszym kwadransie nie wykorzystali jednak Ruben Hurado i Adrian Klepczyński. Śląsk miał spore problemy ze stworzeniem sobie sytuacji strzeleckich. Nie pomogły zmiany trenera lewego, który tym razem szybko zdecydował się na roszady. Dużo ożywienia wprowadził jedynie Krzysztof Ostrowski. O mały włos nie został bohaterem. To po jego dośrodkowaniu w 85. minucie strzelał Paiszał, ale na drodze piłki do bramki stanął drugi golkiper Piasta, Jakub Szumski. Już w doliczonym czasie gry Portugalczyk próbował szczęścia strzałem z rzutu wolnego, ale odbita od muru piłka padła ponownie łupem Szumskiego. Skończyło się wynikiem 0-0 i kolejnym sporym rozczarowaniem na Stadionie Miejskim. Śląsk jest na 13. miejscu w tabeli Ekstraklasy. Na tej pozycji pozostanie przez co najmniej 2 miesiące. Piłkarze do gry wrócą w połowie lutego. Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl.